Hera jest żoną Zeusa, królową Olimpu i olimpijską boginią małżeństwa. Jako taka jest także bóstwem najbardziej kojarzonym z rodziną i dobrem kobiet i dzieci. Jej małżeństwo było jednak nieszczęśliwe, ponieważ Zeus miał wiele romansów. Zazdrosna i mściwa Hera zadbała o to, by każdy z małżonków męża miał trochę trudności. Opierając się na liczbie kultów, Hera była bardzo starożytną boginią. Najprawdopodobniej wyprzedzała nawet Zeusa. Zakłada się, że nie znamy nawet jej pierwotnego imienia. Hera to tak naprawdę tytuł, który zazwyczaj tłumaczony jest jako Lady lub Mistress. Rzymskim odpowiednikiem Hery była Junona, bogini, która nadała swoje imię czerwciu. Nawet dziś najbardziej popularnym czasowi na wesela. Urodzona po Hestii Demeter, Hera jest najmłodszą z trzech córek Kronosa i Rei. Hera miała jeszcze trzech braci, Hadesa, Posejdona i Zeusa, urodzonych w tej kolejności. Ponieważ jednak, podobnie jak każde z jej rodzeństwa, oprócz Zeusa, została połknięta przez ojca po urodzeniu, a później wypuszczona na nowo, dlatego jest czasem nazywana najstarszą córką Kronosa i Rei. Rozsądnie, skoro Tytan musiał opróżnić żołądek swoich dzieci w kolejności odwrotnych do tej, w której je zjadł. Jako strażniczka małżeństwa i małżonka króla bogów i ludzi, Hera nie miała wielkiego wyboru, musiała być wierna mną żoną. Mimo że była piękna, niewielu mężczyzn i nie jeden bóg odważyło się położyć na nią ręce. Endymion spróbował raz, ale Zeus skazał go na wieczny sen. Ixion wypadł jeszcze gorzej. Zeus oszukał go, aby kochał się z chmurą wymodelowaną na obraz Hery, a następnie nakazał Hermesowi związać go wiecznie obracającym się kole ognia. Według większości relacji Hera dała Zeusowi czworo dzieci. Aresa, boga wojny, Eileithuileu, boginię porodu, Hebę, boginię wiecznej młodości, i Hefajstosa, boga ognia. Zeus oszukał Herę do małżeństwa, wiedząc dokładnie, że bogini kocha zwierzęca. Przemienił się w zaniepokojoną kukułkę i powrócił do swojej pierwotnej postaci dopiero wtedy, gdy Hera zaprowadziła biedne stworzenie do jej piersi, aby je ogrzać. Wstydząc się, że ją wykorzystano, Hera zgodziła się na małżeństwo. Pewnego razu zmieniła Kalistą, niedźwiedzia, gdy ta urodziła dziecko Zeusa, Arkasa. Po pewnym czasie Arkas miał nieświadomie zabić swoją matkę. Zeus umieścił Kalisto jej syna na niebie jako konstelację Ursa Major i Ursa Minor, wielki mały niedźwiedź. Hera powstrzymała córkę Eileithyję przed uczestnictwem w narodzinach Apolla, odkładając je na 9 dni i nocy. Co bardziej znane, zrobiła to samo z Heraklesem. W tym przypadku opóźnienie spowodowało, że Herakles został tronem Argolidu. Prawdopodobnie to Io była tą, którą wytrzymała najwięcej. Najpierw Zeus przekształcił ją w krowę, aby mógł ją ukryć przed Herą. Następnie Hera wysłała Argusa, pana Pteopusa, aby jej pilnował, a Zeus Hermesa, aby go zabił. Następnie Hera przekształciła ducha Argusa w giecę, która przeszkadzała Io w jej bydlęcej formie aż do Egiptu. W końcu Zeus zaimpregnował ją tam Epafosą. Podobnie jak większość innych greckich bogiń, jeśli chodzi o jej urodę, Hera łatwo się obrażała. Pewnego razu żona Oriona, Sidę, chwaliła się, że jest tak piękna jak Hera, więc bogini wysłała ją do światów. Kiedy córka Laomedona, Antigona, zrobiła to samo, Hera zmieniła ją w bociana. Wreszcie, gdy Paris zamiast niej wybrała Afrodytę, stała się zaprzysiężonym wrogiem Troi.